Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. W tej części chciałem pokazać Państwu, jak można zrobić własny wygląd lub styl do programu, który tak bardzo lubimy. Chodzi oczywiście o troszeczkę rozwiniętą konfigurację, trochę bardziej zaawansowaną, więc bez zbędnego ściemniania wbijamy do konfiguracji. Wystarczy tylko, że otworzę okno przez Ctrl-Alt-U. No i po otwarciu takiego okna możemy zająć się konfiguracją. Konfiguracja wyglądu programu znajduje się w zakładce Themes. Są to nie mniej, nie więcej tylko schematy kolorów i różnych innych rzeczy. Jeżeli otworzymy taką zakładkę, to oczom naszym ukaże się spory dosyć zestaw różnego rodzaju przełączników, różnych pól edycyjnych i kilka kategorii, wśród których możemy wybierać różnego rodzaju rozmaite kolorki. Konfiguracja wyglądu Blendera jest naprawdę dosyć bogata i bardzo skomplikowana i można zmienić prawie wszystkie elementy interfejsu. Można powiedzieć, że trudno nawet znaleźć element, którego zmienić się nie da, no ale niestety takie są. Mamy także coś takiego jak presety. Presety są zebrane w takim małym menu w liście, którą można łatwo przegapić. Jest tych presetów cała masa. Gdybym chciał któryś wybrać, to proszę bardzo, już mam całkowicie zmieniony wygląd programu. Bam, to jest bardzo proste. Albo na przykład taki. Oczywiście nie każdy musi się nam podobać, dlatego tych presetów jest dosyć sporo. Mam nadzieję, że ten, którego używam, nie kłuje Was za bardzo w oczy, ale zawsze, jeżeli ktoś chce, można wybrać coś zupełnie okrutnego. Gdzieś tutaj jest takie coś jak Toxic chyba. O, ten to jest w ogóle masakryczny, przynajmniej jeżeli chodzi o moje oczy. To tutaj dostaję lekkiego oczopląsu z tym wszystkim. Teraz, aby przywrócić wygląd domyślny takiego presetu, wystarczy tylko nacisnąć na samym dole guzik Reset to Default Theme. W tym momencie Blender wraca do standardowego ustawienia wszystkich elementów. Więc jeżeli coś popsujemy i nam się nie uda, to zawsze możemy wrócić do standardowego takiego wyglądu. Poza tym warto sobie taki preset zapisać, żeby go mieć w przyszłości w razie potrzeb jakichś zmian. Można zrobić to naciskając ten guzik plus tutaj przy tych listach wybranych. A więc nacisnę plus i teraz podam nazwę, na przykład domyślny. Wcisnę Enter, aby zapisać go pod nazwą domyślny i teraz na końcu OK. W tym momencie, w tej liście, mam teraz zapisany element domyślny i mogę bez problemu wybrać jakiś inny, a później do tego domyślnego wrócić. Tak to wygląda. I teraz mam swoje własne presety, które zapisałem wcześniej, nazywają się Piotao, ewentualnie Piotao 2, ten mi się wydaje troszeczkę lepszy. I teraz gdybyśmy chcieli pozmieniać jakiekolwiek elementy, to można to zrobić najprościej rzecz biorąc metodą prób i błędów po prostu. Czyli wystarczy, że kliknę w ten kolor niebieskawy tutaj, później spróbuję go pozmieniać i od razu widzę w interfejsie, które elementy ten kolor opisuje. Tak samo, jeżeli w tej grupie tutaj poszukam jakichś innych kolorów, na przykład item i spróbuję zmienić taki kolor, no to w tym momencie mogę nie znaleźć. No i często trzeba troszeczkę pokombinować. Nie wszystkie również te elementy, które tutaj są, mają rzeczywisty wpływ na to, jak wygląda dany przedmiot. Na przykład tutaj jest ikonka, w związku z tym kolor tekstu dla niej nie będzie miał żadnego znaczenia. Mogę tutaj zmienić teraz jeszcze jak kolor tekstu, popatrzeć, jak to się będzie zmieniało. No i rzeczywiście widać, że kolor tekstu na przyciskach się zmienia. Fajna rzecz, całkiem niczego sobie. Mamy także coś takiego przy tych opcjach tutaj, jak takie dwa panele. Shade Top and Shade Down i jest guzik Shaded. To dlatego, żeby te guziki miały taką wypukłość. Jeżeli chcemy, aby tej wypukłości nie było, wyłączamy Shaded i już są płaskie. W każdym razie, jeżeli te Shaded jest włączone, to mogę ich górę pojaśnić tak, że staną się całkiem białe, a dół możemy przyciemnić tak, że będą całkiem czarne. A więc gradient i jego natężenie możemy tutaj zmieniać. Oczywiście to, jak je ustawimy, to zależy od nas, więc możemy mieć gradient w taką albo w drugą stronę, pełna dowolność i pełen wypas. Oczywiście, jeżeli wyłączymy, to te dwa suwaki nie mają wtedy znaczenia i wtedy jest jakby uznawany kolor ten o nazwie inner, ten, który mamy tutaj. Mogę go oczywiście pojaśnić i zrobić, żeby na przykład te elementy były białe. Tak to wygląda. Dla każdego takiego elementu mamy również coś takiego jak text selected i zwykły tekst. Zwykły tekst już zmieniałem, a gdybym chciał zmienić text selected na jakiś jaśniejszy, to proszę bardzo, teraz zaznaczony tekst jest biały. Gdybym chciał, żeby ten tekst był żółty, wybieram sobie kolor żółty i już jest tekst zaznaczony żółty. Tak to działa. Oczywiście klikając teraz w jakiekolwiek inne miejsce, na przykład 3D View, mogę zdefiniować pewne specyficzne cechy 3D View. I tutaj mamy na przykład coś takiego, jak odsunę troszeczkę to okno, to będzie lepiej widać. Mamy aktywny obiekt. Aktywny obiekt w zaznaczeniu to jest obwódka pomarańczowa. Możemy ją zmienić na przykład na zieloną, albo na niebieską, albo na jeszcze jakąś inną. Tak to działa. Możemy także przewinąć w dół i włączyć sobie na przykład coś takiego jak gradient. Gradient w tle powoduje, że mamy takie od góry do dołu cieniowanie, bardzo przyjemnie wyglądające.
Mamy także coś takiego jak tutaj możliwość włączenia nagłówków dla tych paneli. One się wtedy pojawiają albo się nie pojawiają. Można dla nich zdefiniować również kolor. Weźmy sobie na przykład jakiś taki trochę czerwonawy. Proszę bardzo, teraz jest czerwonawy. No i tak samo można zrobić jeszcze pokazanie backgroundu albo jego niepokazanie. Także ten efekt jest teraz słabo widoczny. Tak czy inaczej mamy tutaj mnóstwo różnych rzeczy. Ja często zmieniam niektóre z nich po to, aby studenci na przykład na słabych rzutnikach mogli w ogóle cokolwiek zobaczyć. Mamy także timeline, to jest okno z obszarem czasu. Mamy graph editor, dope sheet, NLA i tak dalej. Wszystkie główne edytory osobno możemy edytować. Ktoś kiedyś mnie pytał, jak to zrobiłem, że w edytorze nodów na przykład miałem takie fajne nody połączone zupełnie prostymi kreskami, tak jak tutaj. Standardowo to wygięcie tej linii jest znacznie bardziej wykrzywione i ono mi się trochę nie podoba. Otóż można to łatwo ustawić w edytorze takim jak Node Editor. Wystarczy tylko, że kliknę w Node Editor i tutaj mam coś takiego jak zakrzywianie się tych wszystkich kresek, które łączą nody. Proszę zobaczyć, jeżeli będę zwiększał ten parametr, to ta kreska tutaj się będzie wykrzywiała. Oczywiście standardowym parametrem jest 5 i to jest domyślna wartość, to jest takie średnie zakrzywienie, eleganckie. Natomiast jak podciągnę do 10, to będę miał zakrzywienie ekstremalne. I wtedy mogę mieć te nody nawet tak fajnie zaplątane, jak z takim, powiedzmy sobie, zygzakowatym łukiem, który je łączy. Oczywiście jest to zabawa, nic tak naprawdę poważnego, ale sami wiecie, że jeżeli się źle skonfiguruje program, to wasza wydajność pracy w tym programie znacznie spada. Przynajmniej ja tak mam i zawsze lubię dopasować program do siebie, a sam wtedy nie muszę się dopasowywać do programu. Mamy tutaj jeszcze parę innych rzeczy. Na przykład coś takiego jak możliwość zainstalowania jakiegoś schematu. I to jest coś, co warto mieć na uwadze. Możemy także zapisać user settings, ale to jest normalne dla tego okna. Więc aby zainstalować jakiś nowy schemat, należy wcześniej go pobrać. Pobrać go można oczywiście z BlendSwapa. Mam tutaj otwartą stronę z BlendSwapem. Wystarczy teraz kliknąć tylko w Blend. Jest tam od razu na stronie, na której są rozmaite blendy, ale to nie o to chodzi. Wystarczy teraz, że z tego Blends otworzę takie menu i wejdę w kategorię. Gdy wejdę w kategorię, moim oczom ukażą się różnego rodzaju grupy. I jedną z tych grup to jest właśnie Blender Themes. Wchodzę w taką grupę przez pojedyncze kliknięcie i tutaj mam różne schematy przygotowane przez różnych ludzi. Niektóre mogą Wam się bardziej podobać, inne mniej. Ja myślę, że wybiorę sobie któryś z nich i pokażę, jak można taki schemat zainstalować we własnym Blenderze. Omija Was wtedy wielogodzinne tuningowanie i ustawianie wszystkich opcji. Ale swoją drogą zachęcam, żeby się tym pobawić. Powiedzmy sobie, że podoba mi się ten Duridani Theme. Klikam w niego. I teraz widać, że Duridani przygotował to na licencji CC0. Oznacza to, że powinienem... No w zasadzie mógłbym wskazać na niego jako na twórcę, ale tak naprawdę to nie muszę, oddał po prostu to, no i tyle. W takim razie klikam, oczywiście jestem zalogowany, tutaj jestem, że tak powiem, już w tym serwisie. I teraz jak kliknę na ten guzik, to rozpocznie się za chwilkę pobieranie. Tutaj jest też przypomnienie o licencji, czy to jest Creative Commons, Public Domain i tak dalej. Zgadzam się oczywiście z taką licencją, więc mogę pobrać ten plik. I teraz jeżeli go pobiorę, to zapiszę go u siebie w katalogu domowym. Zwróćcie też uwagę, że ten plik jest spakowany zipem. On tutaj ma jakieś dziwne rozszerzenie zip, które oznacza po prostu archiwum. Więc zapiszę sobie ten plik i od razu go otworzę, klikając w ten pasek, który tutaj na dole mam. Jeżeli u Was się taki pasek nie pojawi, to znaczy, że być może używacie złej przeglądarki. Tak czy inaczej trzeba go później odnaleźć. Można kliknąć taką strzałkę w Firefoxie, gdzieś tutaj w takim menu ją znaleźć. To, co potrzebuję z tego mojego schematu, to jest tylko i wyłącznie ten plik XML. Jeżeli go kliknę, to natychmiast otwiera mi się podgląd XML-a. Tak on wygląda. To jest zwykły plik tekstowy. Są opisane różnego rodzaju elementy. No i te elementy są dla Blendera jakoś tam znaczące. Na razie zamknę. I ten plik rozpakuję. Wystarczy tylko, że nacisnę guzik rozpakuj. Wybiorę sobie główny katalog, w którym ten plik położę. Nacisnę rozpakuj, później zakończ. Mogę też zamknąć to okienko. W ogóle mogę zamknąć przeglądarkę i wracam do Blendera. Teraz jak już jestem w Blenderze, naciskam na guzik Install Theme. W tym momencie Blender wyświetla mi zwykłe okno do pobierania pliku i ponieważ rozpakowałem wcześniej ten swój schemat, to widzę tutaj jakiś pliczek i to jest ten Duridani XML. Wybieram ten plik, naciskam Install Theme i bam, mam nagle od razu zmienione wszystkie elementy. Od razu to zakrzywianie nodów ustawię sobie na jeden, tak jak lubię, a cała reszta na razie mi się podoba i mogę sobie ją zostawić. I mam także tutaj w presetach wybrany już domyślnie ten nowo dodany styl Duridani. Zawsze jak go wybiorę, to on mi wróci do standardowych ustawień, więc mogę sobie tutaj ustawić tą jedynkę. I teraz zamykam.
No i mam nowy schemat. Tak to wygląda. Więc takie byłyby kolory w tym schemacie. Być może trzeba się do nich przyzwyczaić, być może zmienię to za jakiś czas. Więc to wygląda w ten sposób po prostu. Fajne. Całkiem sympatyczne. Nie muszę przy okazji ustawiać wszystkich pracowicie elementów interfejsu, testować, które są po co i tak dalej. Teraz, żeby to już było wszystko jakby jasne, pokażę, gdzie ten styl się zapisał. Otóż tutaj w okienku możemy przejść, korzystając z poleceń konsoli, co jak wiadomo większość Linuxowców lubi. Możemy wejść do katalogu config, później do katalogu Blender i mamy tutaj różne wersje Blendera. Oczywiście wchodzę do 2.73 i tutaj mam coś takiego jak config, cache oraz scripts. Wchodzę do katalogu scripts. W skryptach widzę, że są addony i presety. Wchodzę do presetów, a następnie wchodzę do interface theme. Jeżeli zrobię listę, to zobaczę, że tutaj jest mój styl domyślny, który przed chwilką zrobiłem i mam także ten styl Duridani, który przed chwilą zaimportowałem. Oczywiście tam są jeszcze moje dwa style zdefiniowane wcześniej, ponieważ lubię mieć jakieś swoje ustawione przez siebie. Tak czy inaczej, w takiej ścieżce przechowywane są wszystkie style. Jeżeli tutaj wrzucę któryś, to Blender prawdopodobnie go również zobaczy i na liście będę mógł go sobie wybrać. A więc możemy w ten sposób przechowywać je. Jeżeli je stąd skopiujemy w inne miejsce, to możemy je zbackupować, aby nam nie przepadły. Tak można sobie z tym poradzić. A więc od tej pory myślę, że wasze Blendery mogą stać się prawdziwie kolorowe, ale tutaj jedna taka uwaga jakby praktyczna. Jeżeli zrobię jakiś render, to w celu prawidłowej oceny kolorów tego renderu nie powinienem za bardzo mieć jakichś kolorów tutaj w tle, w Blenderze. To jest związane z tym, jak funkcjonuje nasze oko. Zasadniczo kolory Blendera powinny być jak najbardziej neutralne, zbliżone do takiej średniej szarości. Średniej po to, abyśmy wiedzieli, co jest jasne, co jest ciemne. No a to, co będzie średnie, to będzie po prostu podobne do kolorów Blendera. Jeżeli miałbym tutaj na przykład wszystko zielone, to jakieś szare odcienie, które miałbym w środku, w widoku 3D, rozumiałbym jako trochę bardziej zaróżowione przez samo zjawisko kontrastu. Powinniście troszeczkę o tym poczytać na sieci, ponieważ jest to sprawa dosyć ważna, związana z tym, jak nasze oko widzi kolory, jak pracuje mózg w oparciu o to, co oko mu podpowiada. Tak czy inaczej, zasada jest taka. Kolory tła i programu, w którym pracujemy, zwłaszcza, że pracujemy z kolorową grafiką, powinny być jak najbardziej stonowane i szare, nie wyróżniające się żadnym odcieniem, więc takie zazielenienia tutaj mogą nas później zmylić. No więc w sumie chyba jednak nie pozostanę przy takim schemacie. No dobra, dzięki za uwagę. Trzymajcie się i powodzenia w kolorowaniu własnego programu.